Oto historia człowieka, który pokonuje swój lęk wysokości, wspinając się na wysoką górę. Nie, to historia nieumarłego rewolwerowca. Zaraz, chwileczkę. Oto historia małego goblina, który przemierzał ponure lochy, walczył z ożywionymi szkieletami i zielonymi ogrami, rozwiązywał proste zagadki logiczne, przesuwając obiekty, a wszystko to, aby dowieść swego gobliniego męstwa i otworzyć skrzynię skarbów. No dobra, zgadza się ten kawałek z otwieraniem skrzyni. Tak jakby. Tym goblinem jestem ja, a skrzynią jest pudełko z goglami, Oculus Rift. Haha, nazwałem Oculusa Oculusem, jestem królem komedii! Dobra, jedziemy. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest mój test gogli wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift z kontrolerami ruchowymi Oculus Touch. Z Oculusem sprawa jest dość osobliwa, bo aktualny boom na gogle wirtualnej rzeczywistości zaczął się właściwie od szumu dookoła tego urządzenia, ale potem sprzęt z kickstarterowego sukcesu przemienił się w inwestycję Facebooka. Na wersję Rifta dla konsumentów trzeba było czekać tak długo, że aż na rynku prawie w tym samym czasie pojawiła się mocna konkurencja, a kontrolery ruchowe do Oculusa nadeszły dopiero w grudniu 2016 roku jako oddzielnie sprzedawane akcesoria. Z powodu tych kontrolerów zwlekałem z zakupem Oculusa, bo uważam, że doświadczenie związane z takimi goglami bez kontrolerów ruchowych jest mocno niepełne. No ale już są, dotarły, więc zobaczmy, jak się to wszystko sprawuje. Akt pierwszy. Oczu, otwieranie. Tym razem czeka nas otwieranie nie jednego, a dwóch pudełek. Zacznijmy od samych gogli. Zabawne, że od pewnego czasu elektronika jest pakowana w taki sposób, aby już jej rozpakowywanie wywoływało wrażenie obcowania z ekskluzywnym sprzętem. Być może wpływ na to ma popularność internetowych filmików z unboxingami? Ot, taka technologiczna pornografia. W sumie nawet teraz coś takiego oglądacie. Czy powinienem puścić do tego odpowiednio seksowną muzykę? Dość dygresji. Oculus zapakowany jest wyjątkowo elegancko, ale i przy tym prosto. Samo pudełko otwiera się jak skrzynka, a po otwarciu na wierzchu widzimy same gogle oraz sensor podczerwieni, który ma śledzić położenie Oculus Rifta w przestrzeni. Od spodu wieka podpięty jest pilocik, którego funkcjonalność jest dość ograniczona, a pod sensorem mamy ukryty schowek. Ancient Chinese Secret. W środku znajdziemy przedłużacz kabla USB, w razie jakby trzeba było ustawić sensor daleko od peceta, a także pad do Xboxa One, bluetoothowy adapter USB pozwalający podłączyć tego pada do kompa bezprzewodowo, baterie do pada, nieco dokumentacji, naklejki i szmatkę do wycierania soczewek oraz tajemniczy plastikowy wichajster, który będzie tu leżał niczym ten rewolwer u Hitchcocka i czekał na właściwy moment, aby wypalić. I przy pomocy tego sprzętu korzystało się z Oculusa od premiery do grudnia 2016. Gogle, jeden sensor do śledzenia i pilocik lub pad jako kontroler. Ale w grudniu pojawił się Oculus Touch. W jego pudełku znajdujemy dwa kontrolery, dodatkowy sensor, kolejne dwie baterie oraz takie coś do RockBand VR, co pozwala nam założyć kontroler na gitarę, aby sensor mógł śledzić jej położenie w przestrzeni. RockBand VR jeszcze nie wyszło, więc odłóżmy to na bok i póki co o tym zapomnijmy. Czas przyjrzeć się tym urządzeniom z bliska. Akt drugi. Oczu, unerwianie. Czas wreszcie zoczyć, co dokładnie ma ten Oculus. Rany boskie, pójdę za te suchary do piekła, w którym rolę diabła będzie pełnił Karol Strasburger. Oculus Rift to chyba najdelikatniej wyglądające gogle spośród głównej trójki konkurencyjnych produktów. Środek dookoła soczewek i główny korpus obszyte są materiałem i chociaż nadaje to całości pewnej elegancji, to być może chodzi też o to, aby ukryć schowane pod materiałem diody LED świecące niewidocznym dla ludzkiego oka światłem podczerwonym i aby dzięki temu sprzęt nie wyglądał tak, jakby był pryszczaty, czyli jak HTC Vive. Chociaż nie, diody są też pod plastikiem. Pod oprzyciem schowany jest też mikrofon, którego orientacyjne położenie udało mi się określić skomplikowaną i zaawansowaną metodą pukania w obudowę i patrzenia, jak skacze słupek głośności w Windowsowym mikserze. Od spodu można znaleźć suwadełko do kontrolowania rozstawu oczu, ale niestety nie widzę niczego, co pozwalałoby ustawić odległość soczewek od gałek ocznych. A to coś, co da się zrobić zarówno w Vive, jak i w PlayStation VR. Co prawda nie korzystałem nigdy z tej funkcji w tamtych goglach, ale raczej nie każdy ma tak samo zbudowaną twarz.
No i w te gogle chyba najtrudniej upchnąć okulary. Same regulowane paski, które trzymają urządzenie na głowie, są dość podobne do Vive'owych, ale zachodzą niżej na potylicę i sprawiają, że gogle mocniej zakotwiczają się na głowie. Ma to wady i zalety jak facehugger. Pewniej trzymają się czaszki, ale też w połączeniu z cieńszą gąbką, wymienną, ale w zestawie jest tylko jedna, wydają się silniej odciskać swoje piętno na twarzy. Na szczęście chyba potem z klatki piersiowej nie wyskakują małe oczulusiątka. Przy okazji, w tym trójkącie z tyłu też są zamontowane LEDy, aby dało się śledzić położenie głowy, kiedy obrazimy się na sensory i pokażemy im swoje plecy. Oculus ma też wbudowane, lekko ruchome słuchawki, które są całkiem niezłe, ale jeśli chcielibyśmy wykorzystać swoje, to musielibyśmy je podłączyć bezpośrednio do kompa, bo w goglach nie ma wyjścia słuchawkowego. Same słuchawki można odkręcić i właśnie do tego w zestawie dołączony jest ten V-Heister, spełniający rolę plastikowego śrubokrętu, który oczywiście wypatrzyłem przy pierwszym użyciu. Poczułem się wtedy jak ten Polak z dowcipu, który to miał w zamkniętym, pustym pomieszczeniu wymyślić jakąś sztuczkę z dwiema metalowymi kulkami i udało mu się jedną zgubić, a drugą popsuć. Jak już odkręcimy słuchawki, to możemy sobie też podpiąć inne, specjalne, wkładane do uszu, które skutecznie odcinają dźwięki otoczenia, ale musimy je oddzielnie dokupić. Facebook się tu chyba bawi w Apple z tymi swoimi dodatkowymi sprzętami, które nie pasują do niczego innego. Zaskakuje za to przewód, bo na jego końcu kabel rozchodzi się na HDMI oraz USB i to się podłącza bezpośrednio do komputera. Oczywiście jeśli w karcie graficznej macie wolne tylko wyjście DisplayPort, będziecie musieli dokupić sobie adapter. Niemniej nie ma tu żadnych skrzyneczek pośrednich jak w PlayStation VR ani magicznych pudełeczek jak przy Vive. Z jednej strony jest to eleganckie rozwiązanie i zmniejsza ilość wykorzystywanych gniazdek, bo żadnego komponentu Oculusa nie trzeba podłączać bezpośrednio do sieci energetycznej, ale z drugiej... Cóż, sam przewód ma około 4 metrów, więc jest o około pół metra krótszy od PlayStation VR i Vive'a, a trzeba pamiętać, że tamte kable idą do małych pudełeczek, nie tyłu komputera, więc jeśli PC, do którego podpinacie Oculusa, nie jest ustawiony wyjściami w stronę przestrzeni do zabawy, to może się okazać, iż bez przedłużacza się nie obejdziecie. I to podwójnego, jeden dla USB, drugi dla HDMI. No i jeśli podczas grania zabraknie nam przewodu, to szarpiemy głową nie jakieś małe pudełko, a cały komputer, niczym najdroższy kiścień świata zawieszony na cienkim kablu pełniącym rolę łańcucha. Warto jeszcze dodać słowo o wyświetlaczu, ale jest to w zasadzie praktycznie to samo co w HTC Vive. OLED 110 stopni pola widzenia, rozdzielczość 2160x1200, czyli 1080x1200 na każde oko, odświeżane w 90 Hz. Dokładnie te same technologie i cyferki co w Vive. Jeśli jest jakaś różnica, to musi chyba wynikać z optyki lub soczewek, ale szczerze mówiąc ja jej nie widzę. Przy tych rozdzielczościach tak blisko oczu żaden VR nie daje naprawdę ostrego obrazu, póki co. Ale wszystkie ekrany współczesnych gogli oferują całkiem przyzwoity efekt, który wystarcza, aby skutecznie oszukać mózg, iż głowa znajduje się w jakiejś innej przestrzeni. Kontrolery Oculus Touch. To chyba najmocniejsza strona tego urządzenia. Drobne, lekkie, idealnie dopasowane do dłoni. Wyraźnie odróżniają się od pałek i patyków konkurencji. Na kontrolerze są dwa spusty, jeden do chwytania, drugi do strzelania i chociaż na machadłach Vive też istnieje tak zwany grip button, to jego wciskanie jest bardzo nienaturalne, a tutaj faktycznie ma się wrażenie chwytania czegoś w dłoni. Ponadto na wierzchu mamy trzy przyciski, w tym jeden prowadzący do menu systemu oraz analog, który osobiście uważam za o wiele lepsze rozwiązanie od paneli dotykowych na kontrolerach Vive. W pierścieniu i tarczy kontrolera ukryte są LEDy podczerwone, umożliwiające sensorom śledzenie sprzętu w przestrzeni. Ciekawostką jest to, że kontroler wykrywa też pewne podstawowe gesty, więc można wskazywać rzeczy palcem wskazującym albo unieść do góry kciuki, faktycznie to działa, ale... Cóż, materiały promocyjne po prostu twierdzą, że sprzęt śledzi palce. Tymczasem rzecz zrobiona jest chyba tak, że przyciski, spusty analog oraz to płaskie pole będące spocznikiem dla kciuka, to wszystko są małe panele dotykowe i dzięki temu urządzenie wie, czy dotykamy spustu, czy nie. Więc wystarczy delikatnie unieść palec ponad spust, aby zostało to zinterpretowane jako wyprostowany palec. Pełnego śledzenia tu nie ma. Niemniej i tak jest to całkiem fajne i chociaż nie widziałem, aby gry to jakoś specjalnie wykorzystywały, to jest w tym potencjał. Przykładowo w startowym demie Oculusa ręce same z siebie nie przesuwają obiektów, służą jedynie do podnoszenia rzeczy, a poza tym są niematerialne, ale kiedy wyciągniemy palec, to tym palcem można obiekty poruszać i szturchać. I prawdę mówiąc, kontrolery Oculus Touch są chyba najfajniejszymi kontrolerami ruchowymi, jakie miałem w rękach. Mają tylko jedną wadę, przez lata korzystania z różnych padów nauczyłem się nienawiści do baterii i pokochałem sprzęty ładowane przez USB, a tutaj
Cóż, Touch mają w środku po jednym paluszku i żadnego wejścia do ładowania. Na szczęście są w stanie na tych bateriach wytrzymać sporo czasu, bo mnie nadal w ciągu miesiąca nie udało się zużyć tych, które przyszły razem ze sprzętem. Ostatnim elementem wyposażenia są sensory. Do obsługi samych gogli wystarczy jeden, ale z Touchem doszedł drugi. Ustawia się je po bokach telewizora i całkiem nieźle ogarniają śledzenie rąk oraz głowy. Teoretycznie można się dzięki nim poruszać po pomieszczeniu, ale należy pamiętać, że jeśli staniemy do nich tyłem, to zdarzy nam się zasłaniać ciałem położenie Touchów. Co ciekawe, Oculus ma też eksperymentalne rozwiązanie służące śledzeniu całego pokoju, ale trzeba do tego dokupić trzeci sensor i w tym momencie Oculus Rift plus Touch plus trzeci sensor stają się droższe od zestawu HTC Vive. Ponadto trzeci sensor, podobnie jak dwa pierwsze, podłączamy nie do kontaktu, jak Vive'owe latarnie, a do komputera, więc jakiś kabel USB będzie biegł przez cały pokój. Póki co jeszcze nie zdecydowałem się na zakup trzeciego sensora, bo i też wciąż jest to rozwiązanie eksperymentalne. Teoretycznie istnieje też dwusensorowa wersja śledzenia w 360 stopniach, ale ten rozkład nadaje się tylko do rozwiązań siedzących, nie do grania w przestrzeni pokoju, czyli w tak zwanym graniu room scale, a to mało. Warto tu zaznaczyć, że sensory wymagają wejść USB 3.0 i podobno niektórzy użytkownicy miewają problemy z kontrolerami USB w komputerach, które nie dają rady przetwarzać takich ilości danych, jakie generują te kamerki podczerwieni. Z jednej strony to oszczędność gniazdek w ścianach, ale z drugiej spore obciążenie, jeśli chodzi o wejścia USB w komputerze. Coś za coś. Same sensory domyślnie zamontowane są na całkiem praktycznych podstawkach, ale można je od nich odkręcić i zamontować gdzieś indziej, bo w nóżce jest standardowy gwint statywowy. Całość instaluje się dość szybko, zdecydowanie sprawniej i wygodniej niż okrutnie skomplikowany Vive. Chociaż Vive oczywiście lepiej pokrywa swoim śledzeniem ruchu przestrzeń pomieszczenia i domyślnie pozwala na poprawnie działające obracanie się z kontrolerami w każdą stronę. Akt trzeci. Oczu. Używanie. Podłączyliśmy sprzęta, rozstawiliśmy sensoria, zainstalowaliśmy oprogramowania, ba, nawet pokazaliśmy aplikacji, jak rozciągła jest nasza izba i gdzie znajduje się nasza przestrzeń bawialna, aby potem aplikacja mogła nam w wirtualnych realiach wyświetlić niebieską siatkę, kiedy zechcemy nieopatrznie wejść do szafy albo udać się w goglach na balkon. Co dalej? Oculus Rift obsługiwany jest przez aplikację oryginalnie nazwaną, cóż, Oculus. Pozwala ona skonfigurować urządzenie, ponownie określić ramy bezpiecznej przestrzeni, sprawdzić, czy wszystko działa. Ponadto apka ta jest takim jakby bieda Steamem. Są tam jakieś listy przyjaciół, jest też cyfrowy sklep z grami, który można obsługiwać na monitorze myszą lub w wirtualnej przestrzeni wyświetlanej w goglach. Tu wtrącenie, wirtualny interfejs do obsługi sprzętu jest momentami trochę biedny, brakuje często dostępu do pewnych funkcji bez zdejmowania gogli, do których bez problemu można się dostać na Vive. Ale to drobna uwaga. Zaczynam teraz pokazywać gry, więc powiem kilka słów o tym, co widać. Praktycznie wszystkie produkcje tworzone pod VR mają jakąś formę obrazu wyświetlanego na monitorze lub telewizorze. PlayStation VR ma to ustandaryzowane, ale na PC-cie, a więc zarówno na Oculusie, jak i Vive'ie, format takiego podglądu jest przeróżny i zależy od konkretnej gry. Więc cóż, obraz będzie tu miał bardzo różną postać, format i kształt. Musicie mi wybaczyć. Gry kupione w apce Oculusa można ogrywać tylko na Oculusie. To znaczy oficjalnie, bo istnieją różne sposoby stworzone przez przebiegłych użytkowników, które wymuszają ich uruchomienie i emulowanie na HTC Vive, ale wiadomo, że takie rozwiązania nie są zbyt pewne i zawsze jakieś aktualizacje mogą popsuć aktualnie działający patent. Sporo z tych gier znajdziemy też na Steamie i tam bez problemu działają z Vive'em, ale Oculus ma też nieco swoich ekskluzywów, bo co ciekawe, Facebook inwestuje w niektóre gry, aby przynajmniej czasowo zapewnić Oculusowi wyłączność i bywa, że są to nawet twórcy znani z dużo większych produkcji. Ale o nich może później. Warto tu zaznaczyć, że Steam tak zamkniętym systemem nie jest, ba, nawet stworzony z myślą o HTC Vive Steam VR jest dość otwarty. Kiedy odpalimy Steama i Steam VR z podłączonym Oculusem, to aplikacja rozpoznaje, że jest to Oculus i kontrolery Touch. Wszystko bez problemu działa i można grać w Steamowe gry, które mają obsługę Oculusa, a bardzo dużo tych zrobionych z myślą o Vive obsługę Oculusa też posiada. Tutaj chociażby oglądacie Arizona Sunshine, czyli statyczno teleportowana strzelanka, w której skokowo poruszamy się po kolejnych lokacjach, przeszukujemy samochody i inne schowki w poszukiwaniu zasobów, a w przerwach strzelamy do hord nieumarłych. Całkiem fajna i atrakcyjnie wyglądająca gra, choć zapewniająca trochę za mało interakcji z otoczeniem.
Niestety właśnie w niej ujawnia się brak pełnego grania w tak zwanym room scale, bo musimy ciągle analogiem kontrolować obrót widoku, aby nie stanąć tyłem do sensorów, kiedy strzelamy do zombiaków. Przy Vive'ie nie trzeba się tym przejmować. Albo jak kupimy trzeci sensor. Ale wróćmy może do Oculusa i gier dostępnych na platformie gogli. Razem z goglami dostajemy Lucky's Tale, które nie korzysta z kontrolerów ruchowych, a jedynie spada. To taka sympatyczna, prosta platformówka o lisku, który ratuje swojego kumpla, świnkę skarbonkę, idąc śladem rozsypanych monet. To chyba najbardziej interesowna przyjaźń, jaką widziałem. Nie wiem, czy on ratuje przyjaciela, czy te monety. Sama gra nie jest jakimś cudem, ale została bardzo ładnie zrobiona i pokazuje, jak świetnie VR sprawdza się w pokazywaniu rozgrywki z takiej perspektywy. Wszystko wygląda jak animowana, ożywiona diorama albo ruchomy domek dla lalek i robi to świetne wrażenie. Wyobrażam sobie, że odpowiednio przygotowany RTS mógłby naprawdę zapierać dech w piersiach w goglach wirtualnej rzeczywistości. Wyobraźcie sobie pochylanie się nad żyjącym i umierającym polem bitwy. Lucky's Tale trochę ryzykownie pozwala sobie na ruchomą, pływającą kamerę, ale że ta porusza się dość płynnie i niezbyt szybko, to nie wywołuje zbyt łatwo mdłości. Bezpieczniejsze pod tym względem rozwiązanie prezentuje Hero Bound Spirit Champion, którym kamera nigdy się nie przemieszcza, jedynie teleportuje między odwiedzanymi komnatami i zawsze obserwujemy w nich akcje z tego samego punktu. Hero Bound to taka pocieszna mutacja na temat starych Legend of Zelda. Biegamy goblinem po lokacjach, walczymy ze szkieletami i ogrami, rozwiązujemy proste zagadki logiczne i zdobywamy klucze oraz specjalne zdolności, które otwierają przed nami kolejne przejścia. Trochę to płytkie i proste, ale całkiem sympatyczne i też przypomina ruchomą dioramę w goglach. Z rzeczy obsługiwanych padem mógłbym jeszcze dorzucić przeniesione ze smartfonów Mountain Goat Mountain o wspinaniu się na nieskończoną górę kozą górską, ale prawdę mówiąc nie traćmy na to czasu. Pograłem też na siedząco w Minecrafta, korzystając z bezpiecznego skokowego obrotu i nawet było to całkiem przyjemne, ale podejrzewam, że komfort zapewniało to, iż w tej grze sporo odpoczywa się od ruchu podczas craftingu i korzystania z ekwipunku. Celowanie spojrzeniem też sprawdza się nieźle. Wspomnę jeszcze o praktycznie relaksacyjnej grze Farlands, w której badamy sobie jakąś kolorową planetę i skanujemy oraz fotografujemy zwierzątka, a wszystko sterowane jest nawet nie padem, a tym pilocikiem dodanym do Oculusa oraz ruchami głowy. Ładne to, ale jeszcze nudniejsze od No Man's Sky. No i nie dla takich rzeczy naprawdę stworzono gogle VR. Przejdźmy do gier obsługiwanych kontrolerami ruchowymi, bo tu jest parę ciekawych produkcji i niektóre z nich to tytuły na wyłączność dla Oculusa, a więc coś, w co się bez tych gogli nie zagra. No, nie bez kombinowania. Oczywiście są tu aplikacje do malowania przestrzennego, takie jak Medium czy oglądane właśnie Quill. HTC Vive ma swoje Tilt Brush, na PlayStation VR chyba podobną rolę pełni Harmonix Music VR, łączące malowanie w powietrzu z wizualizacją muzyki. Są to fajne zabawki, nie do końca gry i oczywiście każde gogle z kontrolerami ruchowymi muszą coś takiego mieć, więc Oculus ma nawet dwa. Przejdźmy do prawdziwych gier. Epic Games zrobiło demo technologiczne nazwane Bullet Train. Od kilka minut teleportowania się między predefiniowanymi miejscami, podnoszenia spluw, strzelania do jakichś komandosów oraz chwytania w palce, obracania i zwracania do nadawcy nadlatujących w naszą stronę kul. Rzecz jest bardzo fajnie zrobiona i robi wrażenie, a na bazie tego dema powstaje gra Robo Recall, która ma wyjść w pierwszym kwartale 2017 roku, czyli wkrótce. Ukończonym produktem jest za to Dead and Buried, czyli stylizowana strzelanka o umarłych rewolwerowcach. Bardzo ładnie zrobiona i niestety głównie nastawiona na rozgrywkę sieciową, do której dość trudno znaleźć graczy i na kilka podejść tylko raz udało mi się z kimś pograć. Rzecz jest zrobiona bardzo fajnie, można chować się za osłonami i strzelać do siebie lub hord nieumarłych z różnych spluw. Zadziwiające, jak całkiem inne umiejętności są potrzebne w takiej strzelance niż w klasycznym FPS-ie, chociażby celowania wyciągniętymi rękoma albo szybkiego kucania. Właśnie z powodu niepewności znalezienia innych graczy póki co nie zdecydowałem się na zakup The Unspoken, czyli gry od Insomniac Games, twórców Ratchet & Clank oraz serii Resistance, która jest o pojedynkach magów. Zdecydowanie multiplayerowa rzecz, ale pewno i tak w końcu dam jej szansę. Zaskoczyła mnie za to popularność multiplayerowego Rec Room, ale ta wynika pewno z tego, że gra jest też na Vive i jest tytułem darmowym, a przy tym zaskakująco niezłym. Ot, taki zestaw pseudosportowych gier, tu jakiś tenis stołowy, tam golf dyskowy,
ale najgęściej zaludniony okazał się paintball, w którym ruch polega na teleportacji, ale o ograniczonym zasięgu i częstotliwości, więc trzeba mądrze przeskakiwać od osłony do osłony i naprawdę nieźle bawiłem się flankując wrogów i próbując ustrzelić ich z zaskoczenia. Niemniej najlepsze rzeczy zostawiłem na koniec. Obok Epic Games i Insomniac Games, wśród producentów robiących gry dla Oculusa jest jeszcze Crytek. Crytek zrobił tytuł hardkorowy, nazywa się to The Climb i polega na wspinaniu się po całkiem ładnie odwzorowanych skałach oraz górach. Odsięgamy ręką od krawędzi do krawędzi, nie można zbyt długo wisieć na jednej ręce, potrząsamy rękoma, aby zwiększyć ich wytrzymałość, a od czasu do czasu trzeba do jakiejś krawędzi skoczyć. Kontrolery ruchowe sprawdzają się tu świetnie, zaskakująco nie odczuwałem tu jakichkolwiek mdłości, ale za to lęk wysokości był nieskończony, a po najdłuższej sesji grania trwającej 50 minut byłem cały zlany potem, a kontrolery ledwo utrzymywałem w dłoniach, tak były mokre. Jeśli popełnimy błąd, spadamy w przepaść i dyskomfort podczas tego krótkiego spadania jest tak silny, iż nie byłem w stanie nie zamykać przy tym oczu. The Climb jest chyba jedną z najmocniejszych rzeczy, w jakie grałem. Nie tylko na VR, ale w ogóle. Nie wiem, czy nie za mocną, ale nawet w opisie produktu w sklepie Oculusa, w informacji o poziomie komfortu gry możemy przeczytać, że jest to intensywna rzecz. Wrażenie robi spore, a przy okazji bardzo dobre jest to, że w sklepie Oculusa ta informacja o poziomie komfortu jest podawana przy każdej grze. Bardzo brakuje tego na Steamie i przy grach na PlayStation VR. Tak jakby wydawcy bali się, że to odstraszy kupujących. Na koniec zostawiłem sobie Superhot VR. Kojarzycie polską grę Superhot, taką mocno stylizowaną, pierwszoosobową strzelankę, w której czas płynie tylko wtedy, gdy porusza się gracz. Superhot VR nie jest Superhotem dostosowanym do VR, ale zupełnie oddzielną produkcją opartą na tych samych elementach graficznych i pomyśle. Tutaj tak naprawdę się nie przemieszczamy, a jedynie stoimy w miejscu i czas rusza się, kiedy poruszamy głową lub rękoma. Przy czym nieco gwałtowniej przyspiesza, kiedy coś podnosimy, czymś rzucamy lub z czegoś strzelamy. Kiedy pokonamy wrogów, gra przerzuca nas w inne miejsce poziomu i znowu musimy poradzić sobie z sytuacją. Każda mapa to sekwencja różnych sytuacji w różnych punktach jakiejś lokacji i jeśli zginiemy w jakimkolwiek miejscu, to powtarzamy całą sekwencję. W odróżnieniu od podstawowego Superhota, fabuła została tu zmarginalizowana i dobrze, bo tam głównie spowalniała zabawę. I Superhot VR jest prawdopodobnie najlepszą, zaraz obok Onward, grą, w jaką grałem w goglach wirtualnej rzeczywistości. Jest coś niesamowitego w tym, jak można chwycić w jedną rękę pistolet, trzymaną w drugiej ręce siekierką, sparować lecącą w naszą stronę kulę, a potem wystrzelać wrogów unikając ostrzału jak Neo w Matrixie. Wbrew pozorom, poziomy wcale nie są takie łatwe, dopóki tego modelu rozgrywki nie opanujemy, więc sporo sekwencji będziemy powtarzać i naprawdę można poczuć się złodupnie, kiedy jakąś scenę mamy już tak wyćwiczoną, iż wykańczamy stado wrogów niczym jakiś Jason Bourne albo inny Liam Neeson w Uprowadzonej. Najpierw tym przedmiotem w tego gościa, a potem temu wyrywamy spluwę i strzelamy w tamtych, unik i kończymy pistoletem. Jedyne na co cierpi Superhot VR to niezbyt duża ilość poziomów, ale gra jest wciąż rozwijana i wkrótce mają zostać dodane do niej nowe tryby rozgrywki. Niemniej sama rozgrywka jest niesamowicie dobra. I tylko szkoda, że póki co jest to gra na wyłączność dla Oculusa, ale raczej jest to wyłączność czasowa i sądzę, że za jakiś czas będzie można w to zagrać też na innych platformach. Tu chyba powinienem wspomnieć o tej wyłączności, bo wirtualna rzeczywistość w dużej mierze z powodu cen sprzętu bardzo powoli trafia pod strzechy i powały, a to oznacza, że bardzo trudno jest też inwestować w produkcję gier, bo grupa ludzi skłonna je kupić jest bardzo mała. Dlatego Oculus działa tu trochę jak producent sprzętu wydający na rynek nową konsolę i finansuje produkcję gier, aby nimi zachęcić do zakupu gogli. Stąd współpraca ze wspomnianymi Epic Games oraz Insomniac Games, zresztą ci drudzy na Oculusa zrobili już kilka gier. I stąd czasowa wyłączność Superhot VR. Sony podobnie działa z PlayStation VR i nawet HTC Vive ma swój program Vive X, ale z niego jeszcze chyba nic się nie wykluło, bo wciąż zbierane są aplikacje zainteresowanych twórców. Oculus Rift ma parę ciekawych gier na wyłączność i trochę tytułów, które w odróżnieniu od znacznej części tego, co ma w ofercie Steam dla Vive'a, nie wygląda jakby powstało z zerowym budżetem w garażu. No i są tu też gry, które bardziej biorą pod uwagę to, czym jest granie w goglach VR. Nie ma tylu prób przerobienia klasycznej rozgrywki w coś dopasowanego do VR jak na PlayStation VR. Ale czy to wystarczy? Trudno powiedzieć.
Trzeba też pamiętać, że Steamowe gry obsługujące Vive, a jest ich ponad 1200 w tym momencie, kolejno dostają też obsługę Oculusa. W tym momencie Rifta wspiera na Steamie już ponad 600 gier. Chociaż trzeba mieć świadomość, że przynajmniej połowa tego to rzeczy, których kupowanie jest gorszą inwestycją niż wysyłanie swoich pieniędzy nigeryjskim księciom piszącym do nas maile obiecujące góry złota. Akt czwarty. Oczu kąpiel. Czas na podsumowanie. Oculus Rift jest takim urządzeniem, które plasuje się gdzieś pomiędzy HTC Vive a PlayStation VR. Jakościowo wykonane świetnie, ale wydaje się, iż ktoś nie przewidział ruchów konkurencji i sam sprzęt nie jest tak dobrze przygotowany, jeśli chodzi o obsługę rozgrywki Room Scale, którą zachwyca Vive. Mocnymi stronami Oculus Rift są niektóre gry, szczególnie te wyprodukowane przy wsparciu finansowym producenta sprzętu i świetne kontrolery Touch, genialnie zaprojektowane od strony ergonomii z dodatkowymi ciekawymi funkcjami i niestety zasilane przy pomocy baterii. Oculus jest przy tym dość łatwy do podłączenia, nie zajmuje gniazdek w mieszkaniu, a jedynie porty USB oraz HDMI i ogólnie wygląda jak sprzęt przyjazny wobec konsumenta, w odróżnieniu od HTC Vive, które przypomina może i bardziej zaawansowany, ale jednak surowy prototyp opierający swoje śledzenie ruchu na awaryjnych, mechanicznych, wirujących cylindrach. Wadą Oculusa jest z pewnością gorsze śledzenie ruchu w przestrzeni pomieszczenia oraz fakt, że jeśli chcemy korzystać z eksperymentalnego trybu Room Scale, to musimy dokupić jeszcze jeden sensor i rzecz nagle staje się droższa od HTC Vive. Bez gór złota od tego nigeryjskiego księcia może być ciężko. Ale mimo to Oculus Rift z kontrolerami Touch zrobiło na mnie lepsze wrażenie niż się spodziewałem, bo sądziłem, że to będzie po prostu gorsza wersja HTC Vive od Facebooka, a jednak ten sprzęt ma jakieś swoje zalety. Niestety, podobnie jak HTC Vive, jest piekielnie drogi, do tego trochę spóźniony na imprezę, jeśli chodzi o kontrolery ruchowe, i obawiam się, że może mieć nawet większy problem z poważnym zaistnieniem na rynku. Ale to czas pokaże. Mnie cieszy, że widzę całkiem sporo gier, które chciałbym jeszcze obadać na tej platformie, a to już coś. Cóż, udanego grillowania oczu w zamkniętym, gorącym środowisku Oculusa. Game on!